Ale leje. Aha, zapomniałabym. Siemanko. Udało mi się nawet dotrzeć na stację metra i nie zmoknąć bardzo. Witajcie na kanale Pierogi z Kimchi w kolejnym daily vlogu, programie, który składa się w 70% z narzekania na pogodę i 30% z moich suchych żartów, które na moje szczęście całkiem lubicie. Dziękuję. Pozdrawiam. Przyszłam na metro dlatego, że jedziemy do Osan. Miasta oddalonego od mojego miasta o jakieś 2 przystanki metra. Patrzcie teraz za mnie. Jakie tu są szałowe klimatyzatory z rurkami. Cała ta stacja metra jest nieklimatyzowana i stoi taki klimatyzator z rurą i ludzie pod nim stoją i się osuszają i chłodzą, bo jest teraz tutaj bardzo wilgotno i bardzo gorąco. Mamy na dworze 30 stopni. W ostatnim odcinku, kiedy mówiłam o porze deszczowej, mówiliście, że fajnie z tym deszczem, przydałby się też u was, bo są straszne upały. Ja chciałam tylko powiedzieć, że my się tutaj nie zrozumieliśmy. Tutaj też są straszne upały. Tak, właśnie się przekrzykuję z wami, kto ma gorzej. Ja mam. Nie no, żartuję, nie jest tak źle. Poza tym wszędzie jest, oprócz tej stacji metra, tutaj klimatyzacja, więc nie odczuwa się tego tak strasznie. Przyjechało moje metro, ale jeszcze go nie otworzyli. Klimatyzacja bywa uciążliwa wręcz, bo jest włączana bardzo mocno. I ostatnio widziałam nawet newsa o tym, że bardzo dużo skarg pojawiło się na temat klimatyzacji w metrze, która jest za mocna. I ilość skarg dorównuje ilości skarg z zimy, kiedy były skargi, że ogrzewanie jest za mocne. No nie dogodzisz. Patrzcie, jakie puściutkie metro. Wow. Taki widok to nie jest częsty widok. To metro zaczyna tutaj bieg i odjedzie dopiero za 10 minut, dlatego jest takie puste. Nasza stacja to nie jest najpopularniejsza stacja metra i jedziemy w kierunku, w którym będziemy oddalać się od Seulu, więc to jest taki mało chodliwy kierunek o tej porze dnia. Jest za to bardzo chodliwy w porze, kiedy wszyscy wracają z pracy. Dojechałam, te moje 2 przystanki, okazało się, że Osan jest 3 przystanki metra ode mnie, ale tak. Tu też są te... O, jak chłodno! Tu też są te śmiechowe klimatyzatory, znaczy klimatyzator to trochę za wiele powiedziane, bo zobaczcie, ta rura idzie stąd i wyrzuca lekko schłodzone powietrze tutaj, no po prostu szczyt energooszczędności. Tak to właśnie jest. Oczywiście rozgadałam się trochę nie na temat. Chciałam powiedzieć, że mamy już lipiec i to tak już jesteśmy głęboko w tym lipcu. Już 1/3 za nami, a dalej na tym kanale nie było Siemanko TV, naszej telewizji śniadaniowej. Jest to skandal związany z tym, że mój współprowadzący w tym semestrze jeździ za wcześnie do przedszkola. No i nie ma kto prowadzić tego programu. W tym semestrze Sonu jeździ na 8:45. Ledwo się jesteśmy w stanie ogarnąć, a już trzeba wychodzić i wsiadać do autobusiku. Ale może chociaż jakąś czołówkę z Siemanka TV tutaj chociaż wstawimy. Z jakąś taką muzyczką, jak w Dzień Dobry TVN. Zawsze była taka coś tam sunny day. Purum, pum, 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 pum. Jest ona dalej? O, nie pada tu. Jest dalej ta muzyczka? Czy zmienili ją już po tylu latach? Mój współprowadzący zresztą nie był dzisiaj w najlepszym humorze, dlatego, że mieli mieć dzisiaj w przedszkolu basen, dokładnie tak jak w zeszłym tygodniu, ale było oberwanie chmury, co zresztą widzieliście, i 10 minut przed wyjściem, kiedy już czekaliśmy przy drzwiach w stroju kąpielowym, dostaliśmy informację, żeby przyjść do przedszkola jednak ubranym normalnie, bez strojów kąpielowych, i że basenu nie będzie, będzie w przyszłym tygodniu. Ja nie wiem, jak panie nauczycielki w przedszkolu poradzą sobie z 14 rozzłoszczonych deszczem dzieci, ale cieszę się, że nie muszę być na ich miejscu. Cykady! Czy wy to słyszycie? Wydawałoby się, że to dźwięk isp... O, no i się zamknęły. No zawsze tak jest. Nie no, trochę słychać. Dźwięk inspirowany wiertarką. Ale pochodzenia naturalnego. Ja, no to mamy lato. Nie wiem, niektórzy uważają, że cykady to bardzo kojący dźwięk. Mi się wydaje, że one są wiecznie zdenerwowane na coś. Może na pogodę. Przechodząc do naszego Siemanko TV, w dzisiejszym odcinku odwiedzimy koreański salon optyczny. Co za emocje! Nie no, serio, odwiedzimy koreański salon optyczny, bo ja potrzebuję okulary, a nigdy nie byliśmy i fajne są koreańskie salony optyczne, bo to jest niesamowite, jak wiele tam jest okularów i jak bardzo wszystkie są do siebie podobne.
Zastanowimy się też, dlaczego wszyscy w Korei noszą okrągłe okulary i mam nadzieję, kupimy jedne i jak nam się poszczęści, to nawet je dzisiaj odbierzemy. Może już tak też jest w Polsce, ale kiedy pierwszy raz przyjechałam do Korei, to bardzo mnie zaskoczyło, że przy zamawianiu okularów miałam je gotowe w godzinę. Od razu je zamówiłam i od razu zostały zrobione i mi oddane. Bardzo mi się to podobało. Od tamtej pory robię okulary zawsze tylko w Korei, a jak już będzie po tych okularach, to w drugiej części programu pójdziemy coś jeść. Zapowiada się pełen emocji jak zwykle odcinek. Zostańcie ze mną! A teraz, jak to w telewizji śniadaniowej, czas na reklamy. Cięcie, przenosimy się do studia. Ludzie się na mnie dziwnie patrzą, jak udaję, że dotykam swojej wymaginowanej słuchawki. No oczywiście okazało się, że szłam w zupełnie złym kierunku. Nie do optyka, tylko w ogóle w przeciwną stronę. Na szczęście się zorientowałam i miałam wam nic nie mówić, ale właśnie po raz kolejny mijam kawiarnię, którą mijałam przed chwilą. I po prostu, gdy ci smutno, gdy ci źle, koreańska kawiarnia pocieszy cię. Widzicie ten neon w środku? Ten napis tam. Tam jest napisane zdanie, które można przetłumaczyć mniej więcej tak. Bez chwili odpoczynku ciągle jesteś piękna. Bo nie odpoczywasz ani trochę, tylko ciągle jesteś piękna. Albo piękny. No ale no, bądźmy szczerzy, było to do mnie, prawda? Fajnie się to czyta. Od razu człowiekowi lepiej. Następnym razem, jak będziemy szli do optyka, to mi powiedzcie, że przy wielkiej szmince w lewo, a nie w prawo. Albo mi powiedzcie po prostu, że mam skręcić troszeczkę za wielkim ołówkiem. To był cykl Dziwne osańskie rzeźby. Tak w ogóle, to optyków w Korei jest bardzo dużo. Bardzo dużo, bardzo wiele też sprzedaje się soczewek, szczególnie takich kolorowych. Wygląda na to, że wiele Koreańczyków chce mieć niebieskie oczy, które połowa Polaków dostała w pakiecie startowym. I zwykle usługi optyczne w Korei są na dość podobnym poziomie. Oferowane okulary też są na dość podobnym poziomie. Jest wiele sklepów sieciowych. Ja idę dzisiaj do takiej sieciówki, którą najbardziej lubię, bo cenowo jest bardzo ok. Pracują tam mili ludzie i nie wciskają czegoś, czego się nie chce, więc wchodzimy. Zaraz zobaczycie fenomen, który jeszcze do niedawna mógł być ciężki do zrozumienia, bo większość okularów w tym sklepie optycznym to będą duże, okrągłe okulary. I mówię, że jeszcze do niedawna mógł być ciężki do zrozumienia, bo takie okulary no, nosiło się w Polsce może w latach 80. Ale potem nie za bardzo i wróciły one dość niedawno, stały się dość popularne i wiele osób takich okularów używa, a w Korei one są popularne nieprzerwanie od wielu, wielu lat. I ta moda na nie nie mija. I nieważne, czy jest się kobietą, czy mężczyzną, większość osób serio nosi okrągłe okulary. Ja też noszę okrągłe okulary, też sobie chyba takie kupię, chyba że mi się nagle coś odmieni. I śmiałam się, że tylko mój mąż nie nosi okrągłych okularów, ale on jest w bardzo niewielkim procencie osób, które takich nie noszą. I idziemy na drugie piętro. Tu są napisy na schodach. Dlaczego sklep z okularami jest na drugim piętrze? Bo drogi wynajem to no-no. Coś tu chyba powinno jeszcze być kontynuujące, ale im siłownia chyba zakleiła schodek. Chodzi o to, że zwykle sklepy z okularami rzeczywiście są na pierwszym piętrze, w sensie na parterze w Korei i niby są droższe, bo drożej kosztuje wynajem takich lokali. Zdobyłam się na odwagę i zapytałam pana, czy mogę nagrywać okulary i powiedział, że tak, więc uwaga, zobaczcie. Nieprawdopodobne, a jednak większość z nich wygląda tak samo. Ja lubię takie duże, więc poszukajmy. Trochę bibliotekarkowo. Znaczy, pozdrawiam oczywiście wszystkie bibliotekarki. Zobaczcie, wszystkie takie same i okrągłe, Harry Potterowe. O, ja lubię takie. Ale zależy mi na tym, żeby były lekkie. Te są fajne, się świecą. Pamiętajcie, że tu były. Te też fajne. A wy sobie myślicie przed ekranem, matko, Viola, co ty robisz? Nie są złe. Za małe. Zawsze mi się podobają takie szałowe i kolorowe. Na przykład takie, ale zaraz zobaczycie, dlaczego nigdy ich nie kupuję. Ja witam w kolejnym odcinku Żon Hollywood. Przed nami Grażyna. Modne bywają też takie okulary.
takie dorobienia na drutach. Patrzcie, no cały ten sklep, miejsce z takimi trochę mniej okrągłymi, jest tylko tutaj, a wszędzie indziej są okrągłe. Ale ja się chyba już zdecydowałam. Teraz nie pamiętam, były to albo te, ale takie mam dość podobne w domu, albo te. Te mają całkiem fajny kształt. Dobrze, jeszcze raz. Te czy te? Sobie tutaj błyskawice dorysuję. A może te? Nie no. Te mi się podobają najbardziej. Dobrze, idę na badanie wzroku. To ja, Harry. Harry Potter. W tej części odcinka. O nie, leje deszcz. Okulary mi się zmoczą. Dobra, zaraz zdejmę, bo dziwnie się czujecie, jak tak na mnie patrzycie w okularach na pewno. No ja nie powiem, też się czuję trochę dziwnie. Zajęło to 20 minut, mam okulary. Nie wiem jakim cudem, ale za każdym razem jak przychodzę do optyka, dzieje się to jakoś co 2 lata. Nie wiem, ostatni raz chyba byłam przed urodzeniem Sonu, a może po. Ale moja wada za każdym razem się zmniejsza, co jest chyba niemożliwe, bo mam minusy, a to się chyba nie da tego zmniejszyć. A tym bardziej, że ja noszę okulary, prawie nigdy ich nie noszę, znaczy się, tylko noszę je w domu. Może dlatego, że są takie wielkie, mają jakieś magiczne właściwości lecznicze. Tak czy inaczej, czekałam na nie 20 minut, zapłaciłam jakoś 200 zł, bo nawciskałam sobie różnych filtrów na niebieskie światło, jakieś dodatkowe coś do prowadzenia samochodu, bo będę w nich prowadzić. Wydaje mi się, że w Korei, w porównaniu do tego, ile zarabiają Koreańczycy, to naprawdę mało płaci się za okulary. Tylko nawet patrząc pod względem kogoś, kto zarabia w Polsce, to i tak na wycieczce do Korei zrobić okulary się chyba opłaca, o ile tylko lubicie wielkie i okrągłe oprawki. Więc ja chyba znowu źle poszłam. Gdzie jest wielka kredka? Więc w pierwszej części odcinka dowiedzieliśmy się, dlaczego w Korei wszyscy noszą okrągłe okulary. Bo po prostu nie ma innych. To jest pytanie mniej więcej takie jak, co było pierwsze, kura czy jajko? Jest wielka kredka, więc wsiadam metro i przenosimy się do naszego studia w Byeongcheon. Ściągam też moje okulary, bo tak jak mówiłam, sama nie jestem gotowa na siebie w tych okularach. Tu stacja Byeongcheon, tu stacja Byeongcheon. Jak widzicie, klimatyzatorek tutaj cieszy się sporym zainteresowaniem. Skoro część o optycznych trendach już za mami, a za mną ładna mapa, nie mapa, ładna zapowiedź pogodowa, no i oczywiście musiała się wyłączyć. Teraz część pogodowa i gastronomiczna tego programu. Obie są w sumie trochę połączone. Aktualizując sytuację opadową, przestało padać. Wilgotność powietrza bardzo duża, co możecie zauważyć, patrząc na to, jak puchnie moja grzywka meteopadka z każdą minutą tego filmiku. Jest bardzo gorąco, ale trochę mniej niż można by się było tego spodziewać dzisiaj, dlatego że dzisiaj, 11 lipca, jest Czobok, czyli dzień, pierwszy dzień z 3 najgorętszych dni lata. To trochę jak w Polsce w kalendarzu są zimni ogrodnicy, to jest tak samo, tylko że na odwrót, bo chodzi o najcieplejsze dni. Zwykle w ten dzień Koreańczycy jedzą, co wydaje się trochę absurdalne, ale podobno ma sens, jedzą gorący rosół z żeńszeniem, który ma ich wzmocnić i sprawić, że poradzą sobie z tym ciepłem. No i tak by pasowało, żeby iść dzisiaj do restauracji z tym rosołem, albo sobie przynajmniej ugotować w domu, ale dzięki mojemu współprowadzącemu, który domaga się rosołu 2 razy w tygodniu, nie chce mi się go dzisiaj jeść. A i tak ugotuję dzisiaj rosół, no bo Sonu na pewno nie pogardzi, a i tata Sonu na kolację będzie zadowolony. Ale ja w ramach zasady, że nie będziecie im mówić, jak ma żyć, koreańskie tradycje, nie będziecie mi mówić, co jeść na obiad. Idę do... Nie tu. Gdzie jest? Gdzie on jest? Widzicie to M? Do McDonalda. Nie idziemy do tego McDonalda tak, o, bo niezdrowe, prawda? I nie chodzilibyśmy bez powodu. Ale jest powód. Powodem jest burger, którego zaraz zobaczycie. I frytki, które też zaraz zobaczycie. Mówiłam wam kiedyś, że lubię sama oglądać recenzje jedzenia z McDonalda, ale właśnie z innych krajów, więc dzisiaj menu, które jest dostępne tylko tutaj i jest dość nietypowe. Ja, nawet są szejki. Bierzemy szejka 7 zbóż.
frytki z miodem i pudrem o smaku indzolmi, czyli takiego pudru z fasoli, który jest super. I gdzie jest mój burger? I burger z ziemniaczanym krokietem, z cebulką. Widzicie, to ta cebulka. Ale fajna reklama. Koreański smak. Tak trzeba żyć. Jak widzicie, jestem niezdrowo podekscytowana. I nie oceniajcie mnie, pan mi po prostu zapakował w taką wielką torbę. Nie no, dla męża kupiłam też dwa burgerki. W tym jeden z kurczakiem, żeby się trzymać tradycji jedzenia kurczaka w ten gorący dzień. Przechodzę przez stację metra, więc sprawdźmy sytuację klimatyzatorową. O, chwilowo nie jest oblegany. Ja nie mogę! Frytki mi rozmokną! Wchodzimy. Witam ze studia. W tej chyba już ostatniej części programu sprawdzimy nowe McDonald'owe menu. Uwaga, otwieram. Po pierwsze, mamy tu shake'a o smaku 7 zbóż, czy 7 ziaren. Jakaś fasola tam była na obrazku. McDonald's postanowił iść w zdrowe odżywianie. Sprawdzałam, czy to nie był waniliowy. Smakuje jak shake waniliowy albo jak shake waniliowy z pół łyżeczki kawy Inki. No nie zaczyna się ten unboxing dobrze. Przechodzimy do burgera. Mam bulgogi burgera i chicken burgera dla mojego męża, bo on jest tradycjonalistą. Przynajmniej jeżeli chodzi o burgery. Nie będę ukrywać, że mam duże oczekiwania. Przygotowałam sobie nawet deskę i nóż, żeby nie musieć wam pokazywać takich brzydkich, ugryzionych kawałków. Burger z kotletem z ziemniaków. No czy można było wymyśleć coś lepszego? W Korei co roku, mniej więcej w letnim okresie, tak jak widzieliście na tej reklamie w środku restauracji, jest takie menu reklamowane jako tradycyjny koreański smak, nastawione niby na starszych klientów. W zeszłym roku to był burger z kałamarnicą, pikantny. Nie był dobry, więc chyba nawet wam nie pokazywałam, ale burger z ziemniakami, no to coś, co na kanale Polki w Korei znaleźć się musi. Zobaczcie. Podoba mi się proporcja zwykłego kotleta, kotleta z ziemniaków. Kotlet z ziemniaków jest zdecydowanie większy. Ma widoczną cebulkę, która ma grać tutaj pierwsze skrzypce. Próbujemy. Trochę pikantno tej cebulki w tym kotlecie, ale to jest chyba najlepszy burger z McDonalda, jaki jadłam. Może lobbujmy, żeby to było też w Polsce. Mam tutaj też frytki, po prostu zapakowane tak, ale zamówiłam frytki honeyboto indzolmi. Honeyboto to jest jeden z bardziej znanych koreańskich smaków chipsów, a indzolmi to jest taki proszek fasolowy. Bardzo dobry, bardzo lekko przypomina Inkę właśnie kawę w smaku. Jest bardziej słodki zwykle z automatu już. Dostałam też torebeczkę, mam te frytki wsypać tutaj. Posypać je tym proszkiem. I... porządnie wytelepać. Wyszło tak. Pudrowane frytki. Słodkie, ale bardzo dobra. To ja tu sobie dokończę ten posiłek na przekór koreańskiej tradycji. I pójdę gotować dla Sonu rosół na kolację, bo na tym polega odpowiedzialne rodzicielstwo, żeby jeść niezdrowe rzeczy w godzinach pracy przedszkola. Tą złotą myślą kończę ten dzisiejszy odcinek naszej telewizji śniadaniowej Siemanko TV. Nie wiem, czy będziemy kontynuować ten cykl. W następnym piątkowym odcinku zapraszam was na coś na ochłodzenie i nie będzie to rosół. Dziękuję za uwagę, pozdrawiam. Cięcie. I znowu ta muzyczka. Coś tam, sunny day. Tu, 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 tu. Yes, it is. Tak to chyba było. To pa, pa. Jednak nie będzie rosołu, bo był w przedszkolu. Sonu, dobry był rosół w przedszkolu? Pa, pa. Pa, pa.